Siemka, z tej strony Skubana, a przed wami CFT. W dzisiejszym odcinku robimy zadanie Tartar. No to zaczynamy. Ha, nie umiesz tego strzelać. O, a jednak. A, co tam pusta. Jest? Pusta. Więc wesoło. To tutaj się zatrzymujemy już? Możemy się tutaj zatrzymać. W sumie można. Nie wiem, czy... Nie myślałem, że to żagiel, a to jakaś skała. I co, i te żagle też dostaliśmy jakieś za to? Teraz jest chyba tylko ten mieczyk. A jak przejdziesz trzy razy tego questa i zbierzesz wszystkie dzienniki tam poukrywane, to dostaniesz żagle też. Okej. Z tego jego statku Flameheart'a. Dobra, czekaj. Gdzie mam iść? No nie wiem. Do tawerny. Okej. Już biegnę. I tutaj. There you are. I was starting to think you wouldn't make it. These are dangerous times if the stories of pirates releasing Captain Flameheart are true. I know a few people who'd like a word with them about that. I mean, they used to say Flameheart lived for battle and bloodshed. Last time he was around, he nearly brought the Sea of Thieves to its knees. No one could stand up to him. Then one day, he simply disappeared. Still, not everyone's afraid. There are those of us, like Captain Pendragon, who are working to find Flameheart and stop him before he can regain his former strength. Since you're here, I assume that means we can count on you for your help. When we know more, we'll be in touch. In the meantime, do me a favor and take that journal back to Grace, would ya? She's always leaving it lying around. No dobra, jakiś dziennik mogę. No. To jest właśnie historia tego, jak Flamehead, jak ten Steeper Jim zdradził. I tu jest na 11 stronie jest pokazane, gdzie go znaleźć. W jakiejś jaskini, nie? Powiedz, co to jest za jaskinia? Na Liar Backbone, na wyspie. To dawaj, idziemy. Is that my journal you're carrying? Don't tell me I left it behind again. Not that there's much in there. Just some notes of my time in the Devil's Roar and all the things I'd like to do to... Wait, can you hear that? Something's coming. At last. Tallulah told me she'd send for pirates who wouldn't shy away from battle, and here you are. I need your help, and quickly. My crew are in danger. Aren't you Captain Pendragon? Last thing I heard, you didn't have a ship left, much less a crew. Oh, my friends and I parted ways long ago. But their personal effects were still aboard the Black Witch. Stitcher Jim must have taken them to use in his vile ritual. Did you say Stitcher Jim? Yes, the same wretch who freed me from my painting and deceived me into unleashing Flameheart. Not that I knew his name at the time, of course. They say he used to serve the gold hoarders, but it seems he's changed allegiance once again. Oh, trust me. I know who Stitcher Jim is. If he's working for Flameheart, we're all in trouble. Where is your crew now? Rumors say he confronted them with an armful of dark relics and bound their spirits into some kind of cursed chest. Madame Olivia believes he might try and use its power to summon an Ashen Lord to the Sea of Thieves. Ashen Lords? I've heard the stories, and those were bad enough. It seems Flameheart needs to rebuild his army, and he's using my crew to do it. We must recover that chest from Stitcher Jim, whatever the cost. I've always used my journal to keep track of Jim's whereabouts. Take it with you and use it to hunt him down before it's too late.
Dobra. Gdzie teraz? Na statek, nie? Statek i na layer bag był. Ja bym zaraz potrzebuję podbicia. To jest ten... Reaperzy są. Mhm. To jest nasza wyspa. No, takie coś. Po drodze. Ten kawałek. Myślisz, że ten? Zaatakujemy ich? No, nie mam nic do stracenia jak na zat. No w sumie tak. Dobra, poczekaj, ja skoczę po coś do picia i zaraz. Okej, jestem. No, widzę, że nawet wiatr jest, więc spoko. No. Ten ci reaperzy to jest jakiś sloop. Widać ich? Widziałem ich przed chwilą, nie wiem czy jeszcze są. Przed nami są, no. Ale tak jak mówiłeś, mamy po drodze, więc można... A czekaj, skręcili. Będą na dół. Chociaż mamy, skombinują. Dobra, pójdźmy w sumie bardziej na północ może. Chyba, że stracimy wiatr. Ja ci powiem kiedy. Chyba tak jest dobrze, nie? Jeszcze możesz troszkę w prawo. Jeszcze bardziej w prawo, dobra. O! Już też. Dobra, może będzie. Tak jak wiatr? A nie, najgorzej. Dobry mam. Jednak będziemy musiał w lewo, bo skała przed nami. Tam gdzieś tam popłynęli. No okej, już jest ok. Port się zrespił. Można jakiś ten normalny port też zrobić. Dawno nie robiłem. No, ale chyba nie ma takich normalnych. Te co ostatnio robiliśmy to są... Tak wygląda i normalnie teraz. Tak? Już nie ma ten. Nie ma. Się pozmienia. Już niedaleko. No kawałek jeszcze jest. W sumie ciekawe co można wygrać na tej, na tym turnieju. I Harry. Wiem, że dawali złotego Xboxa na przykład. O kurde.
A, Megalodon. Niebieski. Bardziej w lewo musimy skręcić. Akurat to się odczepi. Już myślałem, że będzie szarżowo. W sumie już jesteśmy praktycznie na miejscu. To jest ta mała wysepka, nie? No i czy mam błąd, nie widzę kota. No teraz. Widzisz kota? Aha. Nie widzę. Dobra, można zmienić ogólnie. Okej. Może trochę za wcześnie. Trochę jeszcze raz. Dobra, i na tej wyspie jest gdzieś jego kryjówka. Trzeba ją odnaleźć. Musimy znaleźć ją jakoś. A to jest jakaś, mi się wydaje, jaskinia. No, tak jak na rysunku jaskinia. No. Mógłbym się wypakować chociaż. Gdzie jesteś? Tam gdzieś? Jestem na statku, wypakowuję się. Aha. No ja widzę tu jakąś jaskinię. Ani. Się wydaje. Wajcha jest jakaś, no, chyba tu. Skrzynki. Pootwierane. No, te Reaper chesty są i też nie wiadomo właśnie o co chodzi, po co mu były potrzebne. Co z nich wyciągnął, nie? I tutaj zagadka. Trzeba ułożyć symbol. Na ścianach masz jeszcze oznaczenie tych symboli, nie? Trzeba odpowiedni zwrot ułożyć. Gdzie? Tutaj na przykład. Aha. Lord. Okej. Gdzie coś? Tam też jest. I co, i takie coś mam ułożyć? Tak, tak, tylko odpowiedni zwrot. King. Skąd ty wiesz, że to jest King Lord? Aha, dobra, można to przeczytać. To jest jakieś serce. Tutaj też coś jest. Ogień. Tu nie jakaś woda. Rytuał. Flame. Jak służy temu kapitanowi Flameheartowi, to chyba trzeba taki zwrot ułożyć. Czy myślisz, że ten ogień? No myślę, że Lord Flameheart, coś takiego, albo King Flameheart. Aha, okej, dobra. Czyli tutaj przekręcasz na środku. Słabo? Już czekam. Leczne. Jakie jest serce? A serce jest taki sierp. No, taki sierp właśnie, no. To co myślisz, że... Tak, się już zgubiłem. No to i będzie ten król, nie? O. Faktycznie.
teraz musimy płynąć na północ. Devil's Thirst. Tam jest ten. Kryjówka Flameheart'a. No to dobra, pójdziemy. Musisz chwilę poczekać na mnie, bo ja no będę z jakimś tym kluczem. Medalion, okej. Chciałem jeszcze jakiś klucz do czegoś, medalion, tak. Klucz to też to samo w tej grze. Koło zadania leży w razie, bo... Na południe to jest, z tego co ja pamiętam. To jest jakaś wyspa, czy jak nie patrzyłem? Tak, tak, Devil's Thirst. Devil's Reach? Thirst. Aha, okej, okay, mam. Okej. Okay. Bardziej na lewo chyba trzeba. Wydawało mi się, że widzę statek, ale to nie. To nie to. Chociaż po prawej jest bryk. Dokładnie na NW. WNW. Takie. Tylko go skała zasłania tak. Mhm. Ale to gdzieś daleko, nie? No, widzę, kawałek. Widzę. Stoi do kotwicy. Może odznaczę tamtą, że tam się nie pomyliło. Dzięki za oglądanie filmu, komentujcie i oceniajcie. A jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Cześć.